Eks mini Majka w ogniu krytyki Wersow musiała kupić słuchawki za 1400 zł. Ale pazerna, wideo. Po rozpadzie ekipy na topie utrzymuje się już niewielu jej członków. Swoją karierę nadal najprężniej rozwija Jafris. Wersow, wujek Luki czy Patec? Polski internet zapomniał jednak nieco o mini Majku. Influencer pokazuje się jeszcze od czasu do czasu na galach frekwichtowych, ale na YouTube trudno szukać nowych filmów z jego udziałem. O mini Majku głosno było jedynie, kiedy rozstał się ze swoją dziewczyną. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na początku lutego wyszło na jaw, że mini Majku usunął z sieci wszystkie zdjęcia z Paulina. Później opublikował dość wymowny wpis, co wywołało lawinę plotek na temat ich rzekomego rozstania. W końcu sami zainteresowani potwierdzili, że ich związek to już przeszłość. Po rozstaniu Paulina nie zniknęła jednak z social mediów. Co więcej, coraz częściej pokazuje się na filmach członków ekipy, w tym na przykład na kanale Wersow. I to właśnie w ostatnim odcinku Weroniki, wraz między innymi Frizem i członkami Gęzie. Wystąpiła Paulina. W filmie Wersow zorganizowała zabawę, w której do wygrania były rozmaite prezenty. Zadanie było proste, goście musieli znaleźć na wykreslance ukryte tam hasło. Im dłużej im to zajęło, tym mniejszy mieli budżet na dana rzecz. I tak na przykład jedna z osób odnalazła hasło pizama. Inna ksiaska, a jeszcze kolejna planszówka. Kiedy przyszedł czas na eks mini Majka, ta w zaledwie 19 sekund odnalazła na wykreslance słowo słuchawki. I wszystko byłoby zapewne fajnie. Gdyby nie fakt, że jako nagrodę Paulina wybrała sobie słuchawki marki Apple za 1400 zł. Mam takie jedno w głowie. One są drogie, to nie. Mam swoje AirPodsy i one mają dużo lat. Teraz jest wersja Pro, więc może takie teraz zastanawiała się głośno w drodze do sklepu Apple. Zobacz też, dziewczyna mini Majka chwali się powiększonym biustem na TikToku, wideo. Jak zamierzała, tak ta zrobiła i tym samym z portfela Weroniki zniknęło 1400 zł na nowe słuchawki dla Pauliny. Zachowanie eks mini Majka bardzo nie spodobało się widzom Wersow. W komentarzach pod filmem youtuberki asroi się od krytycznych uwag i kasliwych wpisów pod adresem Pauliny. Podziwiam Paulinę, że jest też na tyle pazerna, że bierze najdroższe słuchawki. Jak jest, skromność i klasa to coś, czego brakuje Paulinie. Niestety ta dziewczyna odrzuca od siebie, kolejny powód, dla którego warto pogratulować Majkowi zakończenia związku, oby to był ostatni raz. Kiedy widzieliśmy Paulinę na odcinkach Uwery, wszyscy nie chcieli nad wyraz za z budżetu Werki. Tymczasem Paulina, nie miałabym nigdy w życiu takiej śmiałości prosić kogoś o tak drogi prezent, Karol, wezmę glosnik za 150 zł. Żebyś się nim wykosztowała, Paulina, a i AirPods Pro za 1,4K, Paulina przesada. Przecinek brzmi tylko czas z masy negatywnych komentarzy. Zobaczcie, jak wyglądało to na odcinku Wersow. Faktycznie Paulina nieco poniosło,